Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Dzień dobry, witam serdecznie w czwartek i witam również naszego gościa, Tadeusz Frączek, prezes spółki Sądeckie Wodociągi. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Będziemy rozmawiać o różnych tematach, być może też bardziej przyjemniejszych, ale muszę zacząć od tego, czy można powiedzieć o końcu konfliktu spółki Sądeckie Wodociągi ze spółką Nowa, przypomnę, dwóch miejskich spółek. Tak, przy czym oczywiście słowo konflikt to jest trochę nadane w przestrzeni publicznej. Natomiast to była kwestia egzekwowania przez nas naszych praw w zakresie bezpieczeństwa funkcjonowania, które to bezpieczeństwo funkcjonowania, szczególnie naszej oczyszczalni, zostało naruszone i po podjętych działaniach, po wypowiedzeniu umowy, po daniu nowych warunków spółce Nowa i po zawarciu nowej umowy, jak najbardziej spółka Nowa, i to bez najmniejszego problemu przyznaje, bardzo się stara w zakresie jakości odprowadzanych ścieków. Spełnia już w tej chwili większość warunków. Jeszcze ma około 2 tygodni czasu na zamontowanie automatycznych sond mierzących jakość ścieków. Wierzę rzeczywiście, że spółka się z tego wywiąże, no bo to jest warunek, który by wygasił umowę. W związku z tym odnoszę wrażenie, że tak. Jeśli tylko w przyszłości jakość ścieków nie będzie w sposób znaczący odbiegała od norm, to tematu w ogóle nie będzie. Tutaj przypomnę, że tym zarzewiem konfliktu były odpady stałe, które znalazły się w kanalizacji, i spółka Sądeckie Wodociągi poinformowała w marcu, że to jest wynik zaniedbań właśnie spółki Nowa, czyli chodzi stricte o wysypisko śmieci. I była groźba, że z wysypiska śmieci tych ścieków stałych nie będzie można odprowadzać. Było wypowiedzenie umowy, ale ostatecznie, tak jak pan powiedział, spółki podpisały nową umowę. Ścieki dalej można odprowadzać. I też tutaj przypomnimy, że w zależności od tego, jakiej jakości będą to ścieki, od tego też zależy cena za ich odbiór. Tak, tu nie ma żadnej dowolności, nie ma żadnego negocjowania cen. Nas obowiązuje taryfa i w tej taryfie mamy zapisane, i tak samo będzie w nowej taryfie, o której wniosek, w zakresie której złożyliśmy już do naszego regulatora, 0,6 grosza za 1% przekroczenia. Te procenty sumują się z różnych parametrów i jeśli tych przekroczeń nie będzie, to spółka będzie miała cenę taką taryfową, absolutnie bez żadnych kolekt. Jeśli te przekroczenia będą, to za każdy procent będzie naliczana dodatkowa opłata. Był moment, że spółka płaciła prawie 52 zł za metr sześcienny ścieków, wcześniej 15 zł, w tej chwili około ponad 10 zł, dlatego że te przekroczenia jeszcze ciągle występują, natomiast to są przekroczenia, które w naszej ocenie nie zagrażają w tej chwili ani bezpieczeństwu kolektora ściekowego, ani bezpieczeństwu oczyszczalni. No to miejmy nadzieję, że cała ta sytuacja przyniesie dobre i te wyniki badań kolejnych, bo to co jakiś czas są niezapowiedziane, tak, prawda, wyniki badań, i na podstawie tego ewentualnie zmienia się opłata. Tak, tak, no to jest już, ścieki, jak mówię, regulowane wynikami badań i taryfą. Mhm. Mieszkańców Nowego Sącza być może też ten temat interesował, ale myślę, że bardziej interesuje ich, ile zapłacą za wodę i ścieki po 27 maja. Więc, panie redaktorze, zapłacą za wodę tyle samo, co płacili do tej pory, czyli to jest kwota 8,04 zł. Natomiast spadnie cena za ścieki, spadnie około 2%, do, o ile dobrze pamiętam, 8,72 zł brutto. W związku z powyższym tutaj będzie to w pierwszym roku obowiązywać nowej taryfy rozwiązanie korzystne dla mieszkańców, zapłacą mniej. No oczywiście abstrahując od tego, że mieszkańcy w ogóle płacą mniej, dlatego że Rada Miasta uchwaliła dopłaty do cen wody i ścieków tak w Nowym Sączu, jak i w innych gminach. W związku z tym faktyczna cena płacona przez mieszkańca jest o około 30% niższa.
Później ta taryfa praktycznie rzecz biorąc nie ulega zmianie, bo owszem, cena wody około 4% wzrośnie w drugim roku, w trzecim roku obowiązywania spadnie. Cena ścieków nigdy nie będzie wyższa niż obecnie obowiązująca. W drugim roku wróci do ceny aktualnej, później znowu się obniży, więc praktycznie rzecz biorąc taryfa jest bez zmian, nie będzie to odczuwalne w jakikolwiek sposób dla portfela mieszkańców. I to, podkreślam, to jest wynik prowadzonej przez spółkę polityki oszczędności. To jest również wynik tego, że spółka się cały czas rozwija i zwiększa sprzedaż. I tutaj jesteśmy w 6% podmiotów, które złożyły wnioski taryfowe, bo około 70% w ogóle wniosków taryfowych jest złożonych. Ja przypominam, że w tej chwili mamy nowy okres taryfowy. Praktycznie wszystkie, prawie wszystkie podmioty w Polsce składają wnioski do Wód Polskich, do naszego regulatora. Ustalenie taryf i z informacji przekazywanych, informacji medialnych, również przekazywanych przez wiceministra Grubarczyka nadzorującego Wody Polskie. Około 94 wniosków taryfowych to są wnioski, które aplikują o podwyżkę cen. Średnia podwyżka cen to jest około 20%. Najwyższe ceny, zgodnie ze statystyką, którą nam przekazano, to województwo łódzkie około 45%. W województwie opolskim średnie podwyżki to jest około 13,5%. No i na tym tle tam wyglądamy, uważam, bardzo interesująco, utrzymując, nawet lekko obniżając te ceny. A o tyle to było trudne, że proszę zwrócić uwagę, podmioty, które aplikują o podwyżkę, to nie są ich widzimisię, to nie jest chęć generowania nadzwyczajnych zysków, to są po prostu warunki rynkowe. Przypominam, wzrosła cena energii, wzrosły ceny materiałów i usług, szczególnie usług budowlanych i materiałów budowlanych. Rośnie cały czas płaca minimalna. Kilka lat temu mieliśmy 2000 zł, w tej chwili mamy 2800 zł i zapowiadają się kolejne podwyżki, a to wszystko są te koszty, które ma każdy podmiot obowiązek włożyć, zaimplementować do taryfy. I stąd, no, dzięki tutaj działaniom oszczędnościowym udało nam się nie doprowadzić do tego, że podwyższamy ceny taryfowe, a wiele podmiotów na rynku te ceny będzie musiało w tej chwili urealnić. No taka jest też smutna prawda. Skoro rynek, ceny rynkowe innych usług, innych materiałów rosną, rośnie cena energii, rośnie koszt płacy, to niestety to się musi przełożyć na ceny mediów, w tym również na ceny wody i ścieków. To na czym udało się sądeckim wodociągom zaoszczędzić w związku z tym? Proszę pana, chociażby koszty energii elektrycznej. Ja mówiłem już o tym w mediach. Udało nam się uruchomić w grudniu 2019 roku nasz nowy kogenerator na oczyszczalni ścieków. W czerwcu 2020 roku uzyskaliśmy już koncesję na sprzedaż energii z Urzędu Regulacji Energetyki. Dostaliśmy już koncesję, możemy energię sprzedawać i mamy kogenerator, który praktycznie w 100% zaspokaja potrzeby naszej oczyszczalni, zarówno potrzeby w zakresie energii elektrycznej, jak i energii cieplnej. Jesteśmy wśród 6 oczyszczalni w Polsce, która ma samowystarczalną, spółka ma samowystarczalną oczyszczalnię, samowystarczalną energetycznie. Takich oczyszczalni w Europie jest 40, więc jesteśmy raczej w czołówce. Poza tym to, co jest istotne u nas, to jest ciągła automatyzacja pracy. Chociażby, proszę państwa, kwestia czytania wodomierzy. W Polsce średnie wyposażenie wodomierzy w nakładki radiowe to jest 50%. My praktycznie mamy wszystkie wodomierze wyposażone w nakładki radiowe, czyli nie mamy już obowiązku pukać do domów, do mieszkań i prosić ludzi o pokazanie na wodomierze i odczytanie, bo to możemy robić z ulicy, przejeżdżając samochodem. Co więcej,
I tutaj duży ukłon w stosunku do poprzedniego zarządu, bo ten proces się zaczął, a my go kontynuujemy. Około 90%, ponad 90%, około chyba 95% w tej chwili wodomierzy na terenie Nowego Sącza jest odczytywane poprzez koncentratory, czyli nie musimy w ogóle już jeździć, wyjeżdżać samochodem, to są konkretne szczęśliwości. Zupełnie na odległość odczytuje się. I około 50% w terenie, na terenach gminnych, gdzie jest trudniejszy teren, ale po zrealizowaniu projektu unijnego, projektu badawczo-rozwojowego z Politechniką Krakowską, cała spółka w około 95% będzie pokryta koncentratorami, czyli praktycznie wyjazdy będą tylko służyły kontroli, a nie konieczności odczytywania. Będziemy to mogli robić online. Kiedy uda się to osiągnąć, te 95%? Proszę pana, w tym roku na pewno około, powinno być około połowy roku, ale ja daję już tak bezpieczny termin, trzeci kwartał, koniec trzeciego kwartału 2021. I w temacie odczytów też ważna informacja, bo w tym roku pojawiały się informacje o oszustach, którzy podawali się za pracowników wodociągów i wchodzili do mieszkań, chcąc wykonać odczyt. No, już kontrolką było to, że działo się to ponoć w niedzielę, a zazwyczaj pracownicy wodociągów nie pracują, ale też tutaj ważna informacja pod kątem właśnie tych koncentratorów odczytu radiowego, że teraz już właściwie rzadko kiedy spotkacie państwo pracowników wodociągów odczytujących. Oczywiście. To jest kwestia jeszcze inna, że troszeczkę inaczej wygląda w przypadku bloków. Bo w mieszkaniach, w budowlach, w budynkach wielorodzinnych wodomierze, my mamy wodomierz główny, a wodomierze należą do spółdzielni. Natomiast no, z kolei mieszkańcy zwykle znają swoich pracowników swojej spółdzielni, to jest po pierwsze. Natomiast w domach jednorodzinnych praktycznie nie wchodzimy, nie ma takiej potrzeby. Tak już od dawna było, tak jest i rzeczywiście na pewno nie dokonujemy odczytów w niedzielę. To musiały być jakieś super awaryjne przypadki. My w niedzielę pracujemy jak najbardziej, tylko że w zakresie utrzymania naszej sieci, czyli usuwania awarii, no i oczywiście nadzorowania dostaw wody i odbioru ścieków. Natomiast czynności administracyjnych ani w sobotę, ani w niedzielę nie wykonujemy. A jak uchronić się przed tym, gdyby taki oszust w ciągu tygodnia na przykład pojawił się? Po pierwsze, nasi pracownicy zawsze są ubrani w odzież firmową z nadrukiem, sądeckie wodociągi, to widać. Po drugie, posiadają ważne legitymacje sądeckich wodociągów, a po trzecie wreszcie praktycznie potrzeb kontroli wodomierzy nie ma. Wszystkie wodomierze mam z nakładkami radiowymi, nie musimy ich odczytywać z mieszkań, a za chwilę będziemy odczytywać wyłącznie poprzez odbiorniki radiowe, koncentratory. Także to ten temat w ogóle powinien wtedy zniknąć, jeśli tylko mieszkańcy zachowają odpowiednią czujność, no i będą też mieć świadomość, że takiej potrzeby, ja wiem, że niektórych mimo to można oszukać, każdy da się czasem zakręcić w przysłowiowy sposób, natomiast no tutaj też apeluję, nie ma takiej potrzeby, żeby nasi pracownicy wchodzili odczytywać wodomierze, raczej mogą wchodzić w przypadku kontroli, kiedy są sytuacje jakieś niejasne, to wtedy tak. Może nie na kanwie bieżących wydarzeń, bo troszkę nam wróciła zima, są opady śniegu, ale czy prawdą jest, że jest duże zapotrzebowanie i dużo beczkowozów przyjeżdża po wodę do sądeckich wodociągów, co świadczyłoby o tym, że mamy problem z suszą? Wie pan, panie redaktorze, w tym roku to na pewno jest mniej. W zeszłym roku około 3000 metrów sześciennych wody sprzedaliśmy właśnie za pośrednictwem beczkowozów. Zeszły rok, mimo no co najmniej tam dwóch chyba powodzi, które były, stosunkowo niewielkich, ale one były, był rokiem wilgotnym, natomiast dopiero gdzieś od końca maja 2020 roku, wcześniej mieliśmy bardzo suchą zimę i były duże braki wody, to prawda, na terenie działania spółki. To jest jeden obszar jakby funkcjonowania i sprzedaży naszej wody poprzez beczkowozy, to znaczy dowóz ludziom do studni. Drugi to jest dowóz, wypełnianie basenów i to też realizujemy każdego lata. Spółka dowozi mieszkańcom zainteresowanym wypełnieniem basenów wodę. Jest czasem dowożona woda na potrzeby prowadzonych budów. Także w sumie około 3000 metrów sześciennych. Natomiast kwestia postępującej suszy, mimo że mamy tę wiosnę bardzo mokrą, a zimę mieliśmy śnieżną i bardzo dobrze, bo to poprawi na pewno zasoby wody,
to długofalowe procesy niestety są nieubłagane i bardzo dla mieszkańców, i to na pewno naszego regionu, bardzo dotkliwe. Ja przypominam, są u nas regiony, właściwie cała Sądecczyzna jest dotknięta trzecim stopniem suszy hydrologicznej. I tak naprawdę no, pogoda bardzo kapryśna nie gwarantuje nam, mówię tu o użytkownikach studni, czy też właścicielach, czy uczestnikach małych spółek wodociągowych, nie gwarantuje pewności wody. To jest, mamy, zresztą obserwujemy to, szczególnie w okresie wiosenno-letnim, jesiennym, duże natężenie opadów nawalnych. To są opady niekorzystne z punktu widzenia zapewnienia, zabezpieczenia źródeł wody. To szybko spływa poprzez potoki rzeki do Bałtyku, natomiast nie zostaje w ziemi. Te czasy, o czym mówią naukowcy, kiedy były w Polsce, dużo było opadów, ale to były opady stałe, niewielkie, spokojne, i one bardzo dobrze nawadniały teren. W tej chwili to się zmieniło i ten proces będzie postępował. A praktycznie rzecz biorąc, w tej chwili jedynym poważnym źródłem, bezpiecznym źródłem wody jest Dunaj, gdzie mamy dwa nasze zakłady uzdatniania wody i skąd pobieramy wodę. To jeszcze porozmawiamy o inwestycjach. Jakie inwestycje sądeckie wodociągi już rozpoczęły w tym roku i jakie inwestycje planują? Jak zwykle inwestujemy, oczywiście w ramach naszych możliwości, bo ja przypominam, że my spłacamy zobowiązania finansowe po największym projekcie unijnym w Małopolsce, projekcie wodno-kanalizacyjnym ponad 400 milionów złotych, ale oczywiście inwestujemy na terenie Nowego Sącza. W tej chwili realizujemy budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Alei 29 listopada. Tam jest przebudowana nawierzchnia. My staramy się czy to budować, czy wymieniać naszą sieć wtedy, kiedy jest wymieniona nawierzchnia, dlatego że to oczywiście obniża koszty. W innym przypadku musielibyśmy ponieść koszt odbudowy nawierzchni asfaltowej, a to się przełożyło na taryfy. Więc staramy się tego unikać. To jest właśnie aleja ulica 29 listopada, to jest ulica Nawojowska, gdzie skończyliśmy jedną inwestycję na prośbę mieszkańców, tam w okolicach Cegielni. Budowaliśmy wodociąg. W tej chwili, ponieważ ma być remont ulicy Nawojowskiej w okolicach ulicy Grodzkiej od Galerii Europa, to tam będziemy wymieniać naszą sieć wodociągową. To są sieci, no, przypominam, niektóre nasze sieci wodociągowe mamy ponad stuletnie. I o dziwo, nie zawsze te rury są najgorsze. Czasami znacznie więcej problemów sprawiają nam rury wbudowane w latach 70., 80., kiedy jakość materiałów była kiepska. Tak jest w przypadku ulicy Nowojowskiej. Tam będziemy wymieniać sieć wodociągową. Na ulicy Pijalskiej też będziemy wymieniać sieć wodociągową. A poza Nowym Sączem? Poza Nowym Sączem też realizujemy jak najbardziej. To jest w Kamionce budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na Mystkowie, to jest w Starym Sączu budowa wodociągu i kanalizacji przy strefie aktywności gospodarczej, bo tam spodziewamy się dużych odbiorów i również oczywiście Nawojowa, Korzenna w zakresie wodociągu, natomiast bardzo też jest istotne, że w tym roku projektujemy i rozpoczniemy budowę naszego wodociągu dla gminy Łącko. To jest ten pomysł nasz na zwiększenie sprzedaży wody, czyli dostawa hurtowa do gmin. W przypadku gminy Łącko będziemy im dostarczać przez Dunajec, przeprowadzimy nasz wodociąg i będą sobie odbierać wodę hurtowo, rozprowadzając dalej własną siecią rozdzielczą. I tutaj musimy postawić kropkę, bo czas zaczyna nas gonić. Dziękuję bardzo serdecznie za wizytę w poranku RDN Nowy Sącz. Tadeusz Frączek, prezes spółki Sądeckie Wodociągi. Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję państwu. Do widzenia. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.